przewodniczącego sejmiku Ludwika Rakowskiego i pana marszałka Adama Struzika. Witam państwa w sali koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie na 13. gali Nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego imienia Cypriana Kamila Norwida Anno Domini 2014. Witam przedstawicieli Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wicewojewodę pana Dariusza Piątka. Witam naszych wspaniałych artystów nominowanych do nagrody oraz wszystkich zaproszonych gości. Cyprian Norwid urodził się w Dworku na Mazowszu 24 września 1821 roku, ale większość swojego życia spędził poza ojczyzną w Europie i Ameryce. Przed chwilą w interpretacji kwartetu smyczkowego Prima Vista usłyszeli państwo trzeci taniec Hajduk ze suity staropolskiej na orkiestrę smyczkową z 1950 roku Andrzeja Panufnika. Ten wspaniały kompozytor i dyrygent również urodził się w Warszawie 24 września, ale przed 100 laty i podobnie jak Cyprian Norwid dorosłe życie spędził na emigracji. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam na scenę pana Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego i proszę o zabranie głosu. Szanowny panie wojewodo, szanowni państwo, już po raz 13, mam nadzieję, że nie pechowy, ale właśnie szczęśliwy, uczestniczymy w takim pięknym geście wdzięczności w stosunku do naszych artystów w wręczeniu nagrody imieniem Cypriana Kamila Norwida. Samorząd Województwa Mazowieckiego, proszę państwa, funkcjonujący od 15 lat, przywiązuje wielką uwagę nie tylko do rozwoju gospodarczego, rozwoju infrastruktury, rozwoju społecznego naszego województwa, ale również do tego, co nazywamy uprawą ducha, czyli kulturą. Szanowni państwo, jesteśmy województwem, które wytwarza blisko 23% polskiego produktu krajowego brutto. To przekłada się na kwoty naprawdę znaczące. Ponad 460 miliardów złotych, czyli ponad 150 miliardów dolarów. To, co wszystko, to, co wytwarzamy, to, co produkujemy, eksportujemy, ma oczywiście olbrzymie znaczenie gospodarcze. Ale w naszym życiu, w naszym funkcjonowaniu, właśnie ta wartość kultury, wartość twórczości artystycznej, te setki instytucji kulturalnych to przecież też to, co nazywamy wartością najwyższą. Bardzo się cieszę, że jesteśmy też bogaci w ludzi, tak jak w historii, w przeszłości. Mazowsze było bogate w swoich wielkich wieszczów, w swoich wielkich malarzy, poetów, artystów, aktorów. Tak i dzisiaj bardzo wielu z nich ma rangę nie tylko polską, europejską, ale również światową. Ta nagroda jest takim symbolicznym gestem wdzięczności, docenienia tych środowisk po to, aby też mimo trudnych różnych czasów nie tracili wiary w to, że ich trud, wysiłek, ich osiągnięcia zostaną dostrzeżone i nagrodzone. Bardzo serdecznie wszystkim dzisiaj wyróżnionym i nagrodzonym gratuluję w imieniu Zarządu Województwa, w imieniu całego sejmiku. Dziękuję państwu za wasz wysiłek, za trud, za wasz wkład w rozwój tego jednego z najpiękniejszych regionów europejskich. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.